widziana od tej strony. Zastawka półksiężycowa ta umożliwiła nam wprowadzenie pęsety przez ten otwór do komory. Widzimy także zastawkę oddzielającą komorę od lewego przedsionka. Zastawka dwudzielna, złożona z dwóch płatów, każdy z tych płatów włóknami ścięgnistymi umocowany jest w tkance mięśnia sercowego. Przy takim przekroju nie zobaczymy zastawki trójdzielnej między prawym przedsionkiem a komorą. Widzimy jednak ładnie włókienka ścięgniste. Mocujące jej płatki.